Drogi widzu, wbij na Instagrama Szczypsonny oraz Dawid Podłoga Kochanek. Pikowelo. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem prawda, to Szczypson jest ze mną dzisiaj Żaba Dave. Żaba Dave, dzień dobry! Żaba Dave, słuchajcie, na samym początku zachęcam was do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, ponieważ łapka w górę to jest po prostu jak poranne śniadanie, prawda? Bez tego ani rusz, nie? Ja co prawda... Ja powiem historię, jak było z łapką w górę. Dobrze, co ty opowiedz, na to? Opowiedz swoją historię, jak było z łapką. Dopóki nie skończę historii, to wszyscy muszą zostawić łapę w górę i suba, okej? Okay? Dobra. A więc historia była taka. Wstałem rano, mega zły humor, naprawdę mega źle się czułem. Noga mnie bolała, kolano mi skrzypiało, ale zostawiłem łapkę w górę na filmie Tosta i mój dzień stał się tak dobry, że aż słońce wyszło za chmur, rozumiecie to? I miałem cały co piękny ty dzień gadasz? Dla siebie. Skakałem i się kręciłem i fikołki robiłem. O takie. Jaka historia! Mam nadzieję, że zdążyliście w tym czasie zostawić łapkę w górę. Ja zdążyłem, David zdążył. Znaczy ja nie daję sobie sam łapek w górę, bo to. Ale ja zdążyłem. Ale David zdążył, to najważniejsze. Co dodatkowo? Czekaj, bo teraz jest najważniejszy punkt programu, o co trzeba wyżebrać, a mianowicie, słuchajcie. Chef Shop, jest coś takiego jak Chef Shop, czyli nasz sklep z koszulkami, na który powinniście wbić, ponieważ tam są różne fajne wzory. Ja co prawda takiej koszulki jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że wbiję, prawda, tu prawda, Dewik pokazał, prawda. Chef Shop, kupujcie, wiadomo. I oczywiście, jeżeli macie jakieś produkty, już prawie jest 100 zamówień pierwszych, więc te 100 osób, które ma te zamówienia, możecie już, prawda, opublikować zdjęcie na Instagramie, czy gdziekolwiek, oznaczyć nas i my, prawda, odwdzięczymy się jakoś. To myślę, że jest takie dosyć fajne. Insta Chef Shop, dokładnie, to też. Dobra, Daveson, ja proponuję, żebyśmy zajęli się dzisiaj, wiesz czym? Tutaj tymi. Przeszkadza mi ten czat, wiesz? Mam włączony czat, denerwuje mnie on, na odcinkach nie potrafię tak grać. Dobra, patrz, zajmijmy się tym dzisiaj, ponieważ to jest, okay, powiem ci, niewykorzystane. Musimy to jakoś wykorzystać. Okay. I zastanawiam się, dobrze, wiesz, żeby zrobić tutaj w którymś z tych stacjonarnie Chef Shopa. Co ty na to? To może w tym, poczekaj, może w takim. Dobra, może tutaj? Tu. Ej, co to jest? Czekaj. Ten świat ma wiele tajemnic, to dotyczy Tosta. O kurcze, jak to zabrzmiało groźnie. Jako jedyny nigdy nie wspominasz o swojej rodzinie. Masz rodzinę, czy nie? Ja wiem, kurde, kto to jest? Stary. Masz i możesz ich odnaleźć. Jeśli chcesz, idź za wskazówkami. O kurde. Ale buźka straszna, to z tego co się jest? Kiedyś robiło, że tak powiem... siusiaki. Dobra, ale bądź, kurczę, kulturalny, nie mów takich rzeczy. Czekaj, bo ja książkę zabrałem jakoś z tamtej skrzynki, czekaj, czytam. Jeden z członków twojej rodziny jest Napalionowi. Jeśli chcesz go odnaleźć, udaj się do grobowca. Pewnie zastanawiasz się, czyj to grób. Jest to grób twojego dziadka. Tam dowiesz się więcej. Stary, tam w tamtym grobowcu, który odnaleźli, to co kazali nam zniszczyć, to jest grobowiec dziadka. Kto chciał zniszczyć mojego dziadka? Dlaczego tak ktoś postanowił zrobić? To jest niedobre. To jest niedobre, dobra. Ale czekaj, David. Gdzie ty jesteś? No ja sobie pojumpowałem w tym miejscu. Gdzie a ty? Co ty chcesz? Jakim? No tu! Gdzie? No, kurde! A! Plecy mi robisz, dobra. To czekaj, no bo słuchaj, bo mam propozycję, wiesz? Chcemy zabrać na tą wyprawę tą tego? Tą dziewczynę? To tam, no. No proste, że chcemy, no proste, chcesz, chcemy. No bo wy, kochani widzowie, jeszcze nie widzieliście. Kto nie widział odcinka dzisiaj, udajwało 19, no to teraz w tym momencie powinniście tam pójść, nadrobić i wrócić tutaj na odcinek, żeby kontynuację zobaczyć. Ponieważ to jest taka kontynuacja, choć lecimy tam po nią, bo to będzie całkiem ciekawa sytuacja. Jeżeli ją weźmiemy, pa, jak kaczka poleciałem. Dobra, czekaj, dobra. Jestem tu koło jej domku, dawaj, lecimy po nią. Lecimy. Czekaj, bo dobra, ja tutaj... Ja, ty, jak ja ty tam szybko poleciałeś, bardzo zależy. Czekaj, zanim wejdziemy, zobaczyłem tutaj jeden błąd, który należy naprawić. I Georgia, Nie, Georgia zostaw na razie, zostaw. Dobra, może dobra, kiedy indziej go zjemy. Dobra, uwaga. Hello, mordo, co tam? O, cześć. Słuchaj, mamy propozycję nie do odrzucenia, słuchaj, bo mamy wyprawę, chcesz iść z nami? Dobra, powiedziałem, że jest nie do odrzucenia, więc chodź. Nie, ale czekaj, patrz, jeszcze mam na ciebie tego super kija. O no, tym kijem zwalczysz każdego nieprzyjaciela. Co jest super kij, dobrze. Super kij, dobra, chodź. Chodź z nami. Ej, ale mi się nie podoba to, że ona jest taka wysoka. Ale wiesz co, masz jakieś, że tak powiem, patyczki na dorosłość? No. Bo my wyglądamy na więcej niż mamy, naprawdę. Co jest? O nie! Co jest? Ej, co ci się stało z łapą? Nie, zostań już tak, to już zostań tak. To,
kiedy indziej się zajmiemy. Ona ma jakieś super moce, Davik. Ja nie chcę wiedzieć, co ona potrafi jeszcze. Chodź. Ale, ale to może nas odczaruje, żebyśmy byli znowu wielcy. Może ta, ale to... może ta, może ta. Albo nauczy się być taka jak my. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, chodź za nami. Tylko ona jest taka duża, to ona będzie miała problem się zmieścić w niektóre miejsca, ale to trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Chodź, chodź za nami. Ogólnie tak, opowiem ci, streszę ci historię lekko, a mianowicie to jest jest grobowiec, ktoś z mojej rodziny jest tutaj na Palionowie, ale nie wiem za bardzo kto to. No i ogólnie musimy ten grobowiec znaleźć, bo tam się dowiemy czegoś więcej. Dobra, chodźcie, pokażę wam ten grobowiec, tylko czekaj, czekaj. Czy ty jesteś gotowa na to, żeby wejść w jakikolwiek grobowiec? Jestem. Boisz się? Dobrze, boisz dobrze. Się? Nie. Dobrze. Nie. Ważna kobieta. Nie, dobra, dobra, odważna, odważna, dobra, dobra, dawaj, lecimy. Lecimy, aż się ściszyłem słuchawki, musiałem sobie odciszyć. Dobra, chodźcie, chodźcie, lecimy ale tam w takim razie. Ale nie ma flaków, to jak ty chcesz tam z nią? Czekaj, czekaj, nie. Mam zapasowego flaka. Mam zapasowego flaka. To weź zapasowego flaka. Bo przecież my zrobiliśmy innego koloru flaki, mam, został mi niebieski, co? Co tam? Prawda? Co tam? Patrz. Czy... dawaj, co tam? Zagaduj, zagaduj. Dobrze. Jak tam leci? Fajna pogoda, nie? O, zachód słońca, ale nam się trafiło. Super, się trafiło. No, mega fajnie. Tości, gdzie jesteś, kurde? Czekaj, bo nie mam flaka. Dobra, a czekaj. Ja mam jednego, ja mam. Masz? A, to dobrze, to czekaj, to idę. Serducha. O, i tu masz, pa, buty masz. No i super. Załóż. Dwukolorowe, dwukolorowe dalej lecą. Dawaj, lecimy w tamtą stronę. Uwaga, chodźcie tu. Ustawmy się tu, uwaga, czekaj, czekaj, instrukcje trzeba je pokazać. Stajesz tak, tak jak my, patrzysz w podłogę, tak. Naciskasz prawy przycisk myszy, naciągasz flaka do końca i pum, poszło. I bang, lecisz. Tylko nie w tą stronę, ale, ale było dobrze, ale... było dobrze, było dobrze. Czekaj, gdzie ona poleciała? Ty, czekaj, bo się utopi. Utopi się, stary. Kobita. A dobra, czekaj. Nie. Tutaj, Oliwia, zapraszam. Dobra, chodź, chodź, ja jej pomogę. Nie, ty, to ty nie, robisz? To nie, weź ją tam, kurczę, pod ten. Ratuję. Pa, żaba, patrz jak wleciał, patrz jak wleciał i ją ratować, patrz jak, jaki patrz, odważny, patrz, dobra, chodźcie, chodźcie tu. Tutaj na ten kamyczek i dawaj stąd flakiem, pa. Tylko musisz to wymierzyć dobrze. Pa, bo Dave tak średnio wymierzył. Dobra, no, dobra. Ja już widzę, że źle polecisz. O, Jezus święty. Aj, stryłeś w powietrzu, bo wow, wow, ona... ale dobrze, dobrze było, dobra, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Chodź, no, dobrze, dobrze ci idzie. Teraz, teraz będzie, będzie ciężkie to będzie, ale mam nadzieję, że ci się uda. Uwaga, uwaga, jesteście gotowi tutaj na to? Chodź, 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 musicie to zobaczyć, chodźcie tutaj do środka. Dobra, tu zamykamy te drzwi. O, nie mogę, dobra, zamknąłem. I teraz tak, musisz lecieć przy ścianie, rozumiesz? Przy ścianie, bliżutko pa, ściany. Kurczę, popchnąłem ją, bo by nie wpadła, by nie wpadła. No na dół, na dół! Na dół, dobrze? Jezu, prawie jest? Się spaliła, prawie się spaliła, ona pływała w tej lawie normalnie, ty. Dobra, jesteśmy w grobowcu, chodźcie tutaj w tą stronę, to tutaj gdzieś ma być niby, teoretycznie tutaj gdzieś to ma być. Nie, nic się nie stanie przy takich potężniakach jak my. Ja Davy, ogólnie trudny już na siłowni prawie 19 lat. Co? Davy, jaki ty jesteś tutaj, prawda? Macho, macho, dobra, tu jest ten grobowiec, chodźcie tutaj, rozwalamy to. Uwaga, otwieram te drzwi. Chodź, nie bój się, nie bój się. Łup, dobra, wchodzimy do środka. Halo? Ej, tu nic nie ma, tu miało coś być. Czekaj, kurde, przecież trzeba go, kurde... Ty, ale czekaj, patrz to, patrz to, patrz to, patrz to, chodź tu. Widzisz no. Ten blok? Jest zupełnie no. Inny od całej reszty. To wygląda podejrzanie. Faktycznie. Wow, ej, jak on znikł. Widziałeś to? Znik się Jezus, rozpłynął. Ej, jest, jest coś, czekaj. Jedno z nich jest na Palionowie. Rób co trzeba, by dowiedzieć się, kto jest, a kogo nie ma. O kurde, jakie zrymowane, ty czekaj. Mama, tata, siostra, brat. Ej, dobra, ktoś... Albo moja mama, albo mój tata, albo siostra, albo brat są na Palionowie. Ja nie wiem kto, stary. Ale to czekaj, będziemy musieli po te, no. Na te kordy iść. Na te kordy iść, widzisz? Bo są kordy podane. No, będzie trzeba po kolei. Nie wiem, proponuję, żebyśmy każdy zapamiętał. Albo najlepiej ty, Davik, zrób zdjęcie ich. Dobra, fota będzie dobra. Mi się wydaje, że fota będzie dobra. Więc dobra. Tak. Uwaga. Dobra, zrobiłem. Masz? Okej, okay, dobra. Czyli mam. Będziesz pamiętał wszystkie, tak? Tak, wszystkie, dobra, wszystkie super, pamięci. Super, to chodźcie, chodźcie, lecimy w takim razie, ponieważ ja jestem słaby, słabą pamięć mam. Zamknijmy ten grobowiec, tylko weź ją, może ten, bo zabrałeś to. O, dobra, zamuruj to. Dobra, i musimy się stąd wynieść teraz. Dobra, podaj pierwsze kordy, na przykład wybierzmy może mamę, mamę wybierzmy. 1410, 68, 447. Dobra, czyli, czekaj, to może nas prowadź. O kurczę, ale okay, prowadzę. Dobra, tu musimy do góry wypłynąć, uwaga. Nie, Oliwia, gdzie ty poleciałaś? Tutaj. Tu, do góry.
Uwaga, dajecie radę, ja wypłynąłem. Jestem na zewnątrz, dobra. Podaj mi pierwsze kordy, jakie to były? D, czekaj, bo mam problemy, bo ja się stresuję przy kobietach. No dobrze, dobra, rozumiem, Davik, ja już doskonale rozumiem. Chodź, Oliwka, chodź, mogę ci podać łapę, jak chcesz. Nie, no płynie, patrz, płynie. Lepiej od ciebie. A ty jesteś żabą. Dobra, chodźcie. Ty by nauczyłaś. Dobra. Chodźcie, no dobra, pierwszy podaj, mamę podaj, no. Poczekaj. Okay, dobra, zabierz ją na łódkę. Chodź. Chodź do mojej łódki. Patrz, jak romantycznie. Szkoda, że jest wyższa od ciebie dwukrotnie. Czekaj, 1410-447, czyli... 1410... Tam? Tamto miejsce, tak? Dobra. Czekaj. Właśnie tutaj. 1410... Tutaj na pewno coś powinno być. Dobra. 1410, a drugie co było? Tu. 447. Tutaj coś. O, tu? Tak, coś w tym, coś tu. Ej, tu jest tabliczka jakaś. No. Czekaj. Jest na tablicy tylko napisane nie. Co oznacza, że to nie mama chyba. Dobra, okay. Daj tatę. 1356. Czyli w tamtą stronę. Tam jest tam. Tamto... Którą? I 447. Tam? Czyli tam. Tam, kurde, tak? Kurde, to będzie, czekaj. No kurczę, widzisz, Davik, ja jestem strasznie słaby w tej... 1300, jestem zdezorientowany jak ktoś tam w sklepie z drzwiami, a kto to... A, tam to będzie, wiem już gdzie, patrz. Za mną, na tą wyspę chyba. Tam, mówisz? Tak, to będzie tu? Nie. Tu? Czekaj, nie, tata 1356, czyli to się zgadza, ale tamta wyspa, 1305, nie, tamta. Tam? Kurde, na pewno. Kurczę, Davik, jak ty jesteś pomotany. Dobra, czekaj, lecę tu. Ej, tu jest, dobra, jest tu tabliczka jakaś. Dobra, tu też pisze nie. Czy to jest to? Czekaj, jakie tam były kordy? Podaj jeszcze raz. 1356, 642. Dobra, to są te, dobra, czyli jest nie, czyli tata też nie. Dobra, daj brata. Proszę, Lidia. 1243, 543. 1200... Ja nie wiem, czyli... ty prowadź, no. Tam. No. I 500 to tam. Czyli tam tak to pod skosem, tam tak pod skosem. Dobra, to lecimy w tamtą stronę. Dobra, zobaczymy. Ej, ja czuję, że to może być... To będzie brat albo siostra, stary. Brat albo siostra. Brata bym chciał mieć, czekaj. No, ale czekaj. No, w którą stronę to jest? Dalej, po drugiej stronie. Dobra. I tam. Jesteś pewien? Tak. Dobra. Tutaj i teraz tam 20 bloków, tam 50 bloków. Tam? Nie, w drugą stronę! Pomyliły mi się skrypty. To czekaj, w drugą lecę. Tak. Czekaj, tam. Jestem tu na tej górze. Ej, dobra, jest tu tabliczka jakaś. Jest. Tu też pisze nie, stary, czyli siostra. Stary, mam siostrę, ja nawet nie pamiętam. Czekaj, no, gdzie ty jesteś? Jest 35, czyli tam, na drugiej stronie. I na 515, czyli tam. Czyli tam gdzieś tam? Na górze chyba. Dobra, to lecimy na tą górę, co? To dawaj. Mi się wydaje. Dobra, czekaj, ja lecę tam. Pum, wystrzeliłem się. O, patrz, idealnie w ten wodospad się wstrzeliłem, ale dobrze. Podobnie mi wyszło. Rzucam jajka z radości. Ej, dobra, mam siostrę, stary, znajdę ją tam chyba. Jak się stresuję trochę. Gdzie ty jesteś, co? Oliwia. Na górze. Na górze róże? Gdzie? Dobrze. Co? Nie gadaj, że ona tam tak szybko jest. Ty szybciej ode mnie na tej górze jest. Jak ona szybko te flaki ogarnęła? Czekaj, gdzie? A ty, David, co? 35. Ale gdzie? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Tam trzeba iść. Gdzie? O kurde. Chyba widzę, gdzie trzeba iść. Gdzie ty jesteś? A tam ja się strzelił, dobra. Strzelam się w tamtą stronę. Pum. Ja cię. Gdzie, co jest tu? Co to tu jest? Tu trzeba iść do góry. Mówisz? O kurde, co tam jest? Stary, tam będzie moja siostra? Nie wiem. Dobra. Płynę. Czekaj, jak z Oliwią? Poczekaj, pójdę po nią, czekaj. A ty, na lewo, Oliwia, na lewo. Tu. Chodź. Znikła mi, dobra, trudno. Wpływam na górę, dobra, idę tam. Poczekaj tam na nas może, my zaraz przyjdziemy. Ja już idę z Oliwią, znalazłem. Aha, już znalazłeś ją, dobra. Tak, teraz już nie spuszczę z oka. No, baby, kurde, jak on tutaj nieźle zarywa. O co ci chodzi? O co ci chodzi, jeziom, stary? Ale ja proszę, chodźcie tu, bo ja się boję tu być sam. Ej, ale nie płyniecie. Idź tak, bo się utopisz. Chodźcie tu, bo ja się boję trochę. Ej, dobra, ej, stary!
Byłeś tu na górze już? Wiesz, że tu jest szef house? Jak to szef house? Szef house jest na dole. Stary, to wygląda identycznie jak szef house. Jaki szef house, kurde? No serio, zobacz to. Już wpływam, ale mnie już zaczynasz, kurde, denerwować powoli. No, widzisz? Widzisz kurde, to? Jakiś flet zarąbał nasz domek. Ale ja nie wiem, o co chodzi totalnie. Co tam pisze? Czekaj, tu są tabliczki jakieś. Rodzina Tostów. Rodzina... Poczekaj, nie jesteś. Co? Co ty gadasz, jest kurde, grane? Czekaj, pusto tu jest, nic tu nie ma. Czekaj, wchodzimy na górę. W tym domu mieszkał Tost. Co? Ja nie pamiętam w ogóle tego. Dlatego podświadomie zbudował identyczny na Palionowie. Tost. Story. Nie, to. Przysięgam, nie pamiętam, że ja w takim domu mieszkałem. Wychowywał się tu z mamą, tatą i siostrą. I to właśnie siostra jest tu, na Palionowie. Kurde. Co ty gadasz, że tu jest moja siostra? Oliwia, będzie jeszcze jedna dziewczyna, czaisz to? Będziesz miała koleżankę, czaisz bazę? Bardzo. Ej, dobra, ja nie wiem, o co chodzi totalnie, to jest dla mnie zagadka roku. Ja nawet nie spodziewałem się, że ja będę miał w ogóle jakąkolwiek tutaj rodzinę, ty. Ja nie spodziewałem się, że mam w ogóle rodzinę. Dobra, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I na tamtym odcinku, mam nadzieję, wyjaśni się więcej na temat mojej siostry. Nie wiem, strasznie. Boję się strasznie, co ty robisz, co? Nie, jaka bomba. Dobra, czekaj, też skaczę na bombę. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia na następnym odcinku. Na razie, pa, pa!